Witam Państwa serdecznie, nazywam się Bogdan Dziobkowski. Chciałbym dzisiaj powiedzieć Państwu parę słów o tak zwanej zagadce niebytu, czyli o problemie, który towarzyszy filozofii od starożytności. Bo już Platon zauważył, że niebyt w pewnym sensie musi istnieć, bo gdyby nie istniał, nie moglibyśmy sensownie powiedzieć, że nie istnieje. Takie poglądy można znaleźć w historii filozofii w wielu miejscach. W XX wieku na przykład Bertrand Russell w książce opublikowanej w 1903 roku, w książce Podstawy matematyki, mówił bardzo podobnie. On uważał, że jeżeli zdanie jest splotem pewnych wyrażeń, to każde z tych wyrażeń musi się do czegoś odnosić. Tak, bo gdyby w zdaniu pojawiło się jakieś wyrażenie, które nie trafia w jakiś obiekt w świecie, to całe zdanie byłoby bezsensowne. To jest ta zagadka niebytu. Jeszcze raz, warto na początku ten problem dobrze sobie uświadomić. Niebyt w jakimś sensie musi istnieć, bo gdyby go nie było, tak zupełnie go nie było, to nie moglibyśmy sensownie powiedzieć, że go nie ma. I tego problemu dotyczy taki bardzo znany, klasyczny tekst amerykańskiego filozofa Willard von Orman Quine'a, w którym on po pierwsze będzie prezentował różne sposoby podejścia do tego problemu, no i następnie pokaże nam, jak z tego problemu można wybrnąć. Quine wychodzi od zdań o postaci to, a to nie istnieje, takich typowych zdań podmiotowo-rzecznikowych. To, a to nie istnieje. No i teraz za zmienną tatto podstawmy słowo Pegas. Otrzymujemy zdanie, Pegas nie istnieje. Zdecydowana większość z nas powie, że zdanie Pegas nie istnieje jest zdaniem jakim? Prawdziwym. Oczywiście przypisujemy mu wartość prawdy. Rzeczywiście chyba nie mamy okazji, nie mieliśmy okazji oglądać gdzieś w naszym otoczeniu skrzydlatych koni. Więc twierdzimy, że Pegas nie istnieje. I teraz zastanówmy się, kiedy zdanie o strukturze podmiotowo-rzecznikowej jest prawdziwe. Ano wtedy, prawda, kiedy za pomocą wyrażenia umieszczonego w podmiocie wskażemy jakiś przedmiot, jakiś obiekt w świecie, któremu przysługuje to, co pojawia się w dalszej części zdania. Wtedy to zdanie jest prawdziwe, tak? Czyli zdanie Pegas nie istnieje. Wydaje się, że pracuje w ten sposób, że słowo Pegas wskazuje jakiegoś X-a, do czegoś się odnosi i temu X-owi, wskazanemu przez to imię własne, przysługuje własność nieistnienia. Tak, to jest taka współczesna wersja tej zagadki niebytu. W pewnym sensie gdzieś tego Pegasa musimy w świecie znaleźć, żeby następnie powiedzieć o nim, że go nie ma. Gdy go nie znajdziemy, nie będziemy mogli sensownie przyczepić tego takiego specyficznego predykatu do jakiegoś obiektu, więc nie będziemy mogli stwierdzić jego nieistnienia. No i wielu filozofów próbowało tę zagadkę niebytu w jakiś sposób rozwiązać. Quine będzie analizował dwa takie klasyczne rozwiązania tej zagadki niebytu. Pierwsze będzie reprezentowane przez niejakiego Iksińskiego, drugie przez Y-owskiego. Otóż Iksiński, proszę Państwa, twierdzi, że ktoś, kto formułuje tego typu negatywne zdanie egzystencjalne, na przykład Pegas nie istnieje, w gruncie rzeczy za pomocą nazwy umieszczonej w podmiocie odnosi się do pewnej idei, która znajduje się w naszym umyśle. Tak? Czyli ten X, którego szukamy i którego wskazujemy za pomocą nazwy Pegas, w gruncie rzeczy jest w naszej głowie. W pierwszej chwili to rozwiązanie wydaje się dość zdroworozsądkowe. No bo co mówimy, gdy mówimy, krasnoludki nie istnieją? Co ktoś chce nam za pomocą takiego zdania przekazać? No, zwykle myślimy sobie, że ta osoba wyobraża sobie krasnoludka, prawda? Ma wyobrażenie krasnoludka, nie wiem, mały, brodaty mężczyzna w czerwonej czapce. I następnie, mówiąc nie istnieje, twierdzi, że temu wyobrażeniu krasnoludka nic po stronie świata nie odpowiada. Także w świecie nie ma takiego obiektu, który sobie wyobraziłem. I podobnie z Pegasem. Proszę zwrócić uwagę, gdy mówimy Pegas nie istnieje, to co? Wyobrażamy sobie skrzydlatego konia i mówimy, mojemu wyobrażeniu nic po stronie świata nie odpowiada. Nie ma skrzydlatych koni z krwi i kości.
Ewentualnie pojawiają się, ale w mojej głowie jako pewnego rodzaju wyobrażenia. Więc to rozwiązanie, które będzie prezentował Iksiński, w pierwszej chwili wydaje się dość kuszące, ale wystarczy chwila namysłu, by zobaczyć, że to jest rozwiązanie nie do przyjęcia, że Iksiński tutaj popełnia pewną elementarną pomyłkę, myli pewne sfery rzeczywistości. Ktoś, kto mówi, że Pegas nie istnieje, w żadnym razie nie chce się odnosić do idei Pegasa, prawda? Czyli do tego, co ma w głowie, tylko chce powiedzieć coś o czymś właśnie, co ideą nie jest. Co więcej, proszę zwrócić uwagę, że gdyby zdanie Pegas nie istnieje rzeczywiście mówiło coś o idei, a nie o rzeczywistych koniach ze skrzydłami, to zdanie byłoby fałszywe. Bo idea Pegasa istnieje, tak? A wcześniej powiedzieliśmy, że zdanie jest prawdziwe. Więc widzą Państwo, na czym polega kłopot. Zwykle nikt z Państwa nie pomyli, nie wiem, sztabki złota z wyobrażeniem sztabki złota. Prawda? Każdy z nas wolałby mieć sztabkę złota niż wyobrażenie sztabki złota jedynie. Wyobrażenie jest czymś zasadniczo odmiennym niż realny przedmiot. Tak samo jest w przypadku Pegasa. Więc to proste i zdroworozsądkowe rozwiązanie, ono szybko okazuje się rozwiązaniem nie do przyjęcia. Jest oparte na pewnej prostej pomyłce. Następnie na scenę wkracza niejaki Grekowski. Filozof dużo większego formatu niż Iksiński. I Grekowski, proszę Państwa, też będzie szukał odniesienia przedmiotowego imienia Pegas, ale już nie w głowach użytkowników języka, tylko w światach możliwych. I Grekowski to będzie filozof, który twierdzi, że ktoś, kto formułuje zdanie Pegas nie istnieje, chce nam powiedzieć, że istnieje możliwy Pegas, który się nie zrealizował, że gdzieś w światach możliwych istnieje taki skrzydlaty koń, ale nie przysługuje mu taka własność, którą czasami się nazywa realność. Nie jest to byt realny, jest to byt tylko potencjalny. Mógłby istnieć skrzydlaty koń, ale nie istnieje. Więc stanowisko Grekowskiego moglibyśmy przedstawić w taki oto sposób. Ten X będzie gdzieś w światach możliwych, poza światem realnym. Tak? To, co zaszło, to, co jest faktem, to jest, proszę Państwa, taka wysepka w morzu możliwości. To morze możliwości jest dużo bardziej obszerne, niż tutaj Państwu przedstawiłem. Żeby to dobrze unaocznić, faktem jest, że teraz stoję przed Państwem w auli imienia Marii Osowskiej na Krakowskim Przedmieściu 3 i mówię o zagadce niebytu. To jest fakt, to jest coś, co jest ulokowane tutaj. Ale temu faktowi towarzyszy bardzo długi cień niezrealizowanych możliwości. Mógłbym teraz być zupełnie w innym miejscu i robić coś innego. Mógłbym być, nie wiem, w Krakowie, we Wrocławiu, w Toruniu czy w Hongkongu. Mógłbym spacerować po brzegu Wisły. Jest bardzo wiele potencjalnych sytuacji, które mogłyby zajść, ale nie zaszły, dlatego, bo Dziebkowski przyszedł dzisiaj i mówi o zagadce niebytu. Więc podobnie jest z Pegasem. Mogłoby się tak zdarzyć, że w świecie istniałyby skrzydlate konie. Ewolucja, prawda, mogłaby na przykład tak się potoczyć, ale się nie potoczyła, więc nie mamy skrzydlatych koni. Skrzydlate konie pozostały pewnego rodzaju bytem, mówiąc takim językiem Arystotelesa, potencjalnym. Bytem, który się nie zrealizował, czyli nie wskoczył do realności. I teraz na gruncie stanowiska owego Grekowskiego, o którym teraz mówimy, ktoś, kto formułuje zdanie Pegas nie istnieje, ma właśnie to na myśli, co tu Państwu pokazuję. Ma na myśli to, że pewnemu możliwemu bytowi nie przysługuje realność. Czyli, że w świecie realnym nie ma Pegasów, ale mogłyby być, gdyby historia jakoś tam potoczyła się inaczej. Przyznają Państwo, że to stanowisko wygląda dużo bardziej tak filozoficznie wyrafinowanie niż to stanowisko pierwsze, niż stanowisko Iksińskiego. Ale Quine szybko się również rozprawia z Grekowskim. Przeciwko Grekowskiemu wysuwa całą baterię różnego typu argumentów. Pierwszy argument jest argumentem estetycznym i na pewno część z Państwa uzna go za nieprzekonujący. Quine mówi, że ten krajobraz ontologiczny, który proponuje nam Grekowski, krajobraz z bytami możliwymi, które istnieją za granicą realności, tak? Bo proszę zwrócić uwagę, tutaj te światy możliwe są jakby takie po drugiej stronie granicy realności, więc taki krajobraz jest brzydki. Quine mówi wprost, że to mnie razi, ja mam upodobanie do krajobrazu pustynnego i zaludnianie naszej ontologii bytami jedynie możliwymi
no, nie wydaje się Quine'owi specjalnie atrakcyjne, ale tak jak wspomniałem, to jest argument z gustu i na pewno nie wszystkich przekona. Drugi argument, który znajdujemy u Quine'a przeciwko Y-owskiemu, już jest poważniejszym argumentem i to jest bardzo ciekawa i złożona kwestia, od razu Państwu uprzedzę, bo Quine zwraca uwagę na to, że w owych światach możliwych, w których Y-owski chce ulokować Pegaza, w gruncie rzeczy nie potrafimy posługiwać się pojęciem identyczności. Że pojęcie identyczności, takie najbardziej fundamentalne pojęcie ontologiczne. No bo jak ktoś uprawia ontologię, to przede wszystkim powinien potrafić rozstrzygnąć, prawda, czy coś jest tożsame same sobą, czy nie jest. Czy to jest ten sam przedmiot, czy to są dwa różne przedmioty. Więc nie ma dobrej ontologii bez pojęcia identyczności. No i Quine stara się pokazać, że w tym przeludnionym świecie Y-owskiego pojęcie identyczności przestaje działać. Skoro przestaje działać, nie jest to wartościowa ontologia. Jeżeli mówimy o bytach tylko możliwych, to nie bardzo wiemy, czy te byty są tożsame ze sobą, czy nie są. Jest taki znany przykład podany przez Quine'a. Wyobraźmy sobie, proszę Państwa, że w tych drzwiach, w których w tej chwili nikogo nie ma, znajduje się jakiś łysy człowiek. Czyli w świecie realnym, tak, mamy puste drzwi. Ale w światach możliwych jest takie zdarzenie, że w tych drzwiach w tej chwili stoi jakiś łysy człowiek, łysy mężczyzna. I wyobraźmy sobie kolejną sytuację, że w tych drzwiach znajduje się otyły mężczyzna. Tak, czyli spróbuję to Państwu narysować, chociaż ja od razu uprzedzam, że nie umiem rysować. Ale jak to często w życiu bywa, jak się czegoś nie umie robić, to się to lubi robić. Nie, nie umiem, ale lubię. Więc w świecie realnym mamy takie puste drzwi, tutaj nikogo nie ma. Natomiast gdzieś tam w świecie możliwym jest takie zdarzenie polegające na tym, że w tych samych drzwiach, które w rzeczywistości są puste, stoi jakiś łysy mężczyzna. I jest inne zdarzenie w światach możliwych, takie, że w tych samych drzwiach, które w rzeczywistości są puste, cały czas tu nikt nie wchodzi, na szczęście, bo mi przykład zepsuł. W każdym razie w tych samych drzwiach, w których nikogo nie ma, jest jakiś otyły mężczyzna. Tak. Dobrze. No i teraz zadajmy, proszę Państwa, wydawałoby się proste pytanie. Czy ten potencjalny łysy mężczyzna, który znajduje się w tych drzwiach i potencjalny otyły mężczyzna, który znajduje się w tych drzwiach, to jest ten sam mężczyzna, czy to są dwaj różni mężczyźni? Jak to rozstrzygnąć, tak? Jak rozstrzygnąć, czy dwa byty czysto możliwe to są rzeczywiście dwa różne byty, czy to w gruncie rzeczy chodzi o tego samego mężczyznę? Czyli czy to równa się to? I argument Quine'a będzie sprowadzał się do tego, że nie mamy tutaj żadnej dobrej metody, by odpowiedzieć na tego typu pytania. Że pojęcie identyczności przestaje pracować w momencie, gdy zaczynamy je stosować w tych kontekstach, o których teraz Państwu tutaj mówię. Tak jak sygnalizowałem, problem jest bardzo poważny, no to jest tak zwany problem transświatowej identyczności. Tak? Jak pojęcie identyczności stosować w poprzek światów możliwych i jak pojęcie identyczności też stosować, proszę Państwa, między obiektami, które są w świecie realnym i tylko w światach możliwych. Ja w tej chwili jestem tutaj z Państwem na krakowskim Przedmieściu, ale mogę sobie wyobrazić, że ktoś bardzo podobny do mnie spaceruje nad Wisłą. I teraz, czy ta osoba, o której myślę, że spaceruje nad Wisłą, jest tak samo ubrana jak ja, zachowuje się podobnie, jest lekko zachrypnięta. Czy ta sama osoba, która teraz spaceruje nad Wisłą, to jestem ja, czy nie ja? Prawda? Jak zastosować tutaj pojęcie identyczności do czegoś, co jest w świecie realnym, ja jestem w świecie realnym, i czegoś, co jest jedynie w świecie możliwym. Każdy z Państwa na co dzień w gruncie rzeczy no, ma podobne dylematy. Państwo na przykład zapewne wyobrażają sobie, że Państwa spotyka coś innego, niż w rzeczywistości Państwa w życiu spotkało. Nie wiem, ja tak często mam. Snuję sobie różne fantazje na mój temat. Co by było, gdybym nie był filozofem? No i wtedy sobie wyobrażam kogoś, kto jest do mnie podobny i jego życie toczy się w inny sposób. No i teraz pytanie, dlaczego ta osoba, o której myślę, która jest tylko pewnym bytem potencjalnym, bo to się nie zrealizowała, jest tożsama ze mną? Dlaczego to w ogóle jestem ja? Na jakiej podstawie ja rozpoznaję tego kogoś, tak, ze świata możliwego i utożsamiam go ze sobą? Więc tak jak mówię, to jest bardzo ciekawe i bardzo skomplikowane zagadnienie ontologiczne, jak to pojęcie identyczności stosować
poprzek światów możliwych, stosować do obiektów, które są tylko potencjalne, albo stosować między obiektami, które są realne i są potencjalne. Od razu, proszę Państwa, trzeba powiedzieć, że Y-owski nie jest wcale taki bezbronny, jak to się może wydawać, gdy śledzimy wywód Quine'a, że Y-owski w gruncie rzeczy może próbować odpowiedzieć Quine'owi na ten jego argument z niestosowalności identyczności w światach możliwych. Po pierwsze, Y-owski mógłby powiedzieć, że z pojęciem identyczności w gruncie rzeczy mamy również kłopoty, gdy obracamy się jedynie w obrębie świata realnego. Że to pojęcie, to wcale nie jest tak, że to pojęcie jest takie łatwe do zastosowania w przypadku bytów realnych, a robi się problematyczne, gdy przekraczamy granice realności i zagłębiamy się w światy możliwe. Właśnie nie. Zwłaszcza gdy mówimy o tak zwanej gen identyczności, czy identyczności w czasie. Każdy z nas pewnie też miał takie przygody, że idziemy do cioci, ciocia wyjmuje album i pokazuje zdjęcia z jakimś bobasem, taki brzydki, gruby. I mówi, zobacz, jaki byłeś słodziutki, jaki byłeś śliczny. No ja nie, ja wtedy zawsze tak patrzę i mówię, to na pewno byłem ja. Więc jak to rozstrzygnąć, tak? Czy jakieś dziecko, o którym rodzina twierdzi, że to byłem ja i ja teraz, jesteśmy tą samą osobą, czy jesteśmy innymi osobami? Są filozofowie, którzy współcześnie twierdzą, że identyczność w ogóle nie jest faktem. Także my nie mamy żadnych twardych faktów, które pozwolą nam rozstrzygać, czy pewien obiekt zmieniający się w czasie, a każdy z nas jest takim obiektem zmieniającym się w czasie, pomimo tych zmian zachowuje tożsamość. Ile cech ode mnie trzeba by było odciąć, by powiedzieć, że to już nie jestem ja? No tego prawie nikt nie wie. Więc pierwsza jakby linia obrony Y-owskiego przeciwko tym zarzutom, które tutaj sformułowałem za Quine'em, jest taka, że Y-owski będzie pokazywał, że właśnie to pojęcie identyczności jest problematyczne niezależnie od tego, czy mówimy o świecie jedynie realnym i na przykład o zmianie w czasie zachodzącej w tym świecie realnym, czy też posługujemy się tym pojęciem w poprzek możliwych światów. Drugi sposób obrony Y-owskiego przeciwko zarzutom Quine'a to byłaby jakaś forma esencjalizmu. Proszę zwrócić uwagę, problem, o którym teraz Państwu mówię, zniknie, jeżeli przyjmiemy, że każdy obiekt ma jakąś istotę, jakąś esencję, która konstytuuje jego tożsamość. Tak? Jeżeli na przykład spojrzymy na ten problem z punktu widzenia kartezjanizmu i zgodzimy się, że każdy z nas składa się z dwóch substancji, mechanicznej i jakiejś duchowej, która w tej mechanicznej siedzi i nią steruje, no to problem tożsamości, niezależnie od tego, czy jesteśmy w świecie realnym, czy w światach możliwych, znika. Ja jestem tożsamy z każdym obiektem, który ma moją duszę. Czyli jeżeli w tych światach możliwych jest ktoś, tak, z moją duszą, chociaż inaczej będzie wyglądał, to jestem to ja. Możemy przyjąć inną formę esencjalizmu. Możemy przyjąć taki esencjalizm, który prezentował Saul Kripke, inny amerykański filozof, i powiedzieć, że moją istotą jest moja geneza. Czyli ten materiał biologiczny, z którego zostałem zbudowany, nie mógłby być inny. Gdybym miał na przykład innych rodziców, to już byłbym kimś innym. Ja mogę wykonywać inny zawód, tak? Mogę wyglądać inaczej, mogę nie mieć dwóch rąk, mogę być otyły albo łysy, ale dopóki tak, ci rodzice pozostają niezmienni, to ciągle jestem ja. Więc wtedy, proszę Państwa, łatwo się orientujemy w tych światach możliwych. Jeżeli zaczniemy je obserwować za pomocą takiej metafizycznej lornetki, przyglądać się obiektom, które tam są polokowane i znajdziemy kogoś, ja teraz siebie narysuję, to jestem ja. I tam jest jakiś dwóch innych, taki owłosiony. Owłosiony i otyły. I teraz zastanawiam się, czy ten owłosiony to jestem ja, czy ten otyły to jestem ja w światach możliwych. Tak? Który z nich jest moim odpowiednikiem? No to jak przyjmiemy taki esencjalizm w stylu Kripkego, to możemy odpowiedzieć, spytajmy, czy któryś z nich miał takich samych rodziców jak ja. Jeżeli tak, to jestem ja. Mówię w uproszczeniu oczywiście tych samych rodziców, bo no, moje rodzeństwo ma też tych samych rodziców, a nie jestem tożsamy z rodzeństwem. Ale to gdy Kripke mówi tych samych rodziców, to ma na myśli ten sam taki konkretny materiał biologiczny, z którego ktoś został wytworzony. Podobnie z innymi przedmiotami. Mamy realny stół czy realne biurko i mamy jakiś świat możliwy, w którym w tej sali, na tym miejscu, stoi mebel, który jest pomalowany na czerwono, ale ma podobny kształt.
i zastanawiamy się, czy ten czerwony mebel w świecie możliwym i ten brązowy mebel w świecie realnym to jest to samo biurko, czy to już jest inne biurko. Krytke powie, wystarczy zastanowić się, czy zostały wykonane z tego samego kawałka drewna. Jeżeli czerwone biurko w świecie możliwym zostało wykonane z tego samego kawałka drewna, co brązowe biurko ze świata realnego, to jest to ten sam mebel. Jeżeli z innego kawałka drewna, to jest inny mebel. Więc przyjęcie jakiejś formy esencjalizmu, wszystko jedno, czy to będzie esencjalizm w duchu Kartezjusza, czy to będzie esencjalizm w duchu Kripkego, w pewnym sensie ratuje nas przed tym argumentem Quine'a wymierzonym w Y-Koskiego. Pokazuje nam, że możemy stosować pojęcie identyczności, jeżeli przyjmiemy, że obiekty mają istotę. I jesteśmy po prostu identyczni ze wszystkim, co ma naszą istotę. Chociaż powierzchownie wygląda inaczej. Tak chyba część z nas myśli, prawda? Wydaje nam się, że jest w nas jakiś taki rdzeń, co nas konstytuuje. To się różnie oczywiście nazywa w zależności od tego, jaką perspektywę przyjmiemy, ale to ten rdzeń będzie wyznacznikiem zarówno naszej tożsamości w czasie, w świecie realnym, jak i identyfikowania naszych odpowiedników w światach możliwych. Więc to jest druga linia obrony Y-Koskiego przeciwko Quine'owi, pokazanie, że z pojęciem identyczności nie jest tak źle. Czyli możemy zaludniać naszą ontologię bytami możliwymi, bo byty możliwe też jakoś możemy, w stosunku do bytów możliwych też możemy jakoś stosować pojęcie identyczności. No i trzeci sposób obrony Y-Koskiego byłby taki, że Y-Koski by mógł powiedzieć, że Quine, krytykując go, przyjmuje pewną określoną wizję światów możliwych. Te światy możliwe są tutaj traktowane jako taka zagranica realności. Przyjmuje taki, to się czasami nazywa modalny realizm. Natomiast są inne wizje światów możliwych, które sobie lepiej radzą z tymi problemami, o których tutaj mówiliśmy, na przykład z problemem identyczności. Możemy przyjąć, że światy możliwe to nie jest coś, co istnieje obok świata realnego za pewną granicą, tylko coś, co jest z tego świata realnego jakby skonstruowane. Gdy my myślimy o jakiejś kontrfaktycznej sytuacji, to zawsze bierzemy cegły, z których budujemy tę kontrfaktyczną sytuację ze świata realnego. A jak mamy te cegły ze świata realnego, to wtedy nie ma problemu, prawda, tożsamości. Jeżeli ja myślę o sobie, że teraz spaceruję nad Wisłą, to ja nie myślę o moim odpowiedniku, który spaceruje nad Wisłą i co do którego muszę się zastanawiać, czy to jestem ja, czy nie, tylko biorę z siebie, z realności, wyrywam z tej realności i ustawiam w pewnej kontrfaktycznej sytuacji. I problem znika. To jest dobre rozwiązanie, tylko od razu Państwu powiem, że w przypadku zagadki niebytu nie działa. Bo nie możemy wziąć Pegaza ze świata realnego, prawda, i ustawić go w kontrfaktycznej sytuacji, bo mówimy tutaj o bytach, których tutaj nie znajdziemy. Więc łatwo z Dziobkowskim, co z Pegazem nie wyjdzie. No dobrze, więc to są takie próby obrony Y-Koskiego przed zarzutami, które formułuje Quine przeciwko temu konkretnemu rozwiązaniu zagadki niebytu. Ale Quine, proszę Państwa, ma w zanadrzu jeszcze jeden argument, bo powiedzieliśmy najpierw teraz o dwóch argumentach przeciwko Y-Koskiemu. Jeszcze jeden argument, który wydaje się najsilniejszy. Quine mówi tak do Y-Koskiego. Podstaw za zmienną to a to nie słowo Pegas, ale jakąś problematyczną deskrypcję, na przykład okrągła kwadratowa kopuła na pałacu Staszica. Państwo na pewno nie raz widzieli pałac Staszica. Czy tam jest okrągła kwadratowa kopuła? No w pewnym sensie tak, ale oczywiście nie dosłownie, bo nic nie może być jednocześnie okrągłe i kwadratowe. Czyli już nie będę tego pisał, ale wyobraźmy sobie, że za zmienną to a to podstawiamy deskrypcję okrągła kwadratowa kopuła i mówimy okrągła kwadratowa kopuła nie istnieje. Prawdziwe czy fałszywe zdanie? No, prawdziwe, prawda? Nie istnieją kopuły, które są jednocześnie okrągłe i kwadratowe. I teraz pytamy Y-Koskiego, gdzie ulokujesz w tej swojej ontologii tą okrągłą, kwadratową kopułę, o której orzekłeś, że nie istnieje. I proszę zwrócić uwagę, Y-Koski jest w bardzo trudnej sytuacji, bo nie może powiedzieć, tak jak w wypadku Pegaza, że okrągła, kwadratowa kopuła jest czymś możliwym, czemu nie przysługuje realność. Bo okrągła, kwadratowa kopuła nie jest czymś możliwym. Bo w światach możliwych
Być może gdzieś tam Pegasa znajdziemy, ale nie znajdziemy w żadnym możliwym świecie takiego obiektu jak okrągła kwadratowa kopuła. Granice światów możliwych wyznacza logika. I jeżeli coś jest właśnie bytem sprzecznym, to jest poza tymi granicami. Czyli Y-owski, jeżeli chce konsekwentnie bronić swojego stanowiska, w gruncie rzeczy by musiał przyjąć, że obok świata realnego i światów możliwych istnieje jeszcze jakaś inna rzeczywistość, gdzieś tutaj, obiektów sprzecznych, obiektów niemożliwych, jakaś inna rzeczywistość, gdzie są takie dziwne twory jak okrągłe kwadratowe kopuły. I by tę deskrypcję okrągła kwadratowa kopuła musiał ulokować tutaj. No ale to już jest tak rozbudowana, tak nieintuicyjna ontologia, że bardzo niewiele osób chce na coś takiego przystać. Również Y-owski nie chce na to się zgodzić. Y-owski w odpowiedzi na ten zarzut powie, że on nie musi szukać odniesienia przedmiotowego dla wyrażenia okrągła kwadratowa kopuła, bo to wyrażenie nie ma sensu. Jeżeli mamy do czynienia ze sprzecznością, to sprzeczność nie ma sensu. Skoro nie ma sensu, no to zdanie okrągła kwadratowa kopuła nie istnieje, też nie ma sensu. Skoro nie ma sensu, jest niedorzecznością, nie ma co szukać odniesienia przedmiotowego. No ale to jest, proszę Państwa, wybieg, to stwierdzenie, tak, że zdanie, w którym się pojawi taka deskrypcja, jak okrągła kwadratowa kopuła nie ma sensu, to jest wybieg bardzo problematyczny, bo w gruncie rzeczy chyba większość z nas uważa, że jednak powiedziałem coś sensownego, mówiąc, że okrągła kwadratowa kopuła nie istnieje. Co więcej, gdybyśmy zgodzili się, że sprzeczności nie mają sensu, to byśmy musieli z logiki wykluczyć pewien typ rozumowania, który jest powszechnie stosowany, redukcję do absurdu. Redukcja do absurdu polega właśnie na tym, że osiągniemy sprzeczność. Jeżeli Y-owski będzie szedł w tym kierunku, że będzie mówił, że sprzeczność nie ma sensu, więc to rozumowanie będziemy musieli zawiesić, a naprawdę jest powszechnie stosowane w wielu, wielu kontekstach, nawet w życiu codziennym, prawda, czasami coś redukujemy do absurdu, więc to nie jest dobre wyjście, to nie jest dobry tutaj unik, który Y-owski może zastosować w dyskusji z Quine. No dobrze, pokazałem Państwu dwa sposoby, takie tradycyjne sposoby, które próbowano rozwiązać zagadkę niebytu i które według Quine'a są nie do przyjęcia z tych względów, o których już mówiłem. Ale wywód Quine'a nie ma tylko negatywnego charakteru. Quine będzie starał się w następnym kroku pokazać, że są pewne dobre sposoby wyjścia z tego problemu. Sposoby, które bez jakichś dużych kosztów pozwalają nam jednak tę zagadkę niebytu rozwiązać, pozbyć się tego problemu z filozofii. I Quine wskazuje dwa takie sposoby. Teraz będą te sposoby pozytywne, jak do tego należy podchodzić. Pierwszy sposób to jest sposób wzięty z takiego bardzo znanego tekstu Bertranda Russella, opublikowanego w 1905 roku, z tak zwanej teorii deskrypcji. Russell, proszę Państwa, zauważył, jak już powiedziałem na początku, w 1903 roku, sam uważał, prawda, że każde wyrażenie musi czemuś w świecie odpowiadać, bo inaczej zdanie z tym wyrażeniem nie miałoby sensu. Dwa lata później się opamiętał, zaczął stosować brzytwę Ockhama i znalazł inny sposób rozwiązania zagadki niebytu. Zauważył, i to jest jedno z ciekawszych odkryć filozoficznych w XX wieku, zauważył, że postać gramatyczna zdań, którymi się posługujemy na co dzień, nie musi odpowiadać postaci logicznej tych zdań. Że pod powierzchnią języka, zwłaszcza języka potocznego, a filozofia zwykle się uprawia w języku potocznym, kryje się pewna struktura logiczna. I dopiero wydobycie tej struktury logicznej pokaże nam, co mamy na myśli, gdy formułujemy pewne zdanie. I tutaj weźmy taki przykład już nie z Quine'a, tylko z Russella, który ilustruje tę myśl. Weźmy zdanie: mięsożerne krowy nie istnieją. Mięsożerne krowy nie istnieją. Mamy klasyczne podmiotowo-rzecznikowe zdanie, prawda, w podmiocie jest pewne wyrażenie, które wydaje nam się, powinno się do czegoś odnosić i to coś, do czego odnosi się to wyrażenie, nie istnieje. Natomiast co robi Russell? Russell, proszę Państwa, mówi, to jest jedynie postać gramatyczna naszej wypowiedzi. Jeżeli chcemy tak naprawdę zrozumieć, co ktoś chciał powiedzieć, mówiąc mięsożerne krowy nie istnieją, powinniśmy dokonać parafrazy.
powinniśmy tę gramatyczną postać przełożyć na język logiki, no w wypadku Russella to będzie język predykatów pierwszego rzędu. Taki specyficzny język, który Russell przez wiele lat opracowywał i który ma nam ujawnić strukturę naszego myślenia. I gdy dokonamy tej parafrazy, w wypadku tego zdania to będzie wyglądało tak, to będzie jego postać logiczna. Dla każdego x-a, nie, prawda, pokazuję Państwu, co Państwo mają na myśli, gdy mówią, mięsożerne krowy nie istnieją. Więc dla każdego x-a nieprawda, że coś jest krową lub nieprawda, że jest mięsożerne. Tak to jest zapisane w rachunku predykatów pierwszego rzędu, zapisana treść tego zdania. Ktoś, kto mówi mięsożerne krowy nie istnieją, wcale nie wskazuje jakiejś mięsożernej krowy, której przysługuje nieistnienie, tylko mówi, że w świecie nie ma obiektu, który jednocześnie byłby krową i byłby mięsożerny. Ale my to dopiero wtedy widzimy dobrze, gdy dokonamy tej parafrazy. Gdy wydobędziemy z gramatyki naszego języka strukturę, która tam tkwi. Tę strukturę możemy ujawnić za pomocą właśnie specyficznego języka logiki. Tutaj Russell pokazuje nam moc logiki, do czego nam w ogóle służy logika. To za pomocą logiki ujrzymy, jakie są warunki prawdziwości naszych wypowiedzi. To logika nam pokaże, co tak naprawdę musi istnieć, by nasza wypowiedź była prawdziwa. Żadne mięsożerne krowy, prawda, po dokonaniu tej parafrazy nie są nam potrzebne. Russell, proszę Państwa, był pod wielkim wpływem takiego włoskiego logika, matematyka Giuseppe Peano i był też pod wpływem idei Gottloba Frege'ego, bo to nie on pierwszy zaczął się zastanawiać nad strukturą logiczną naszych wypowiedzi. Gdy w 1900 roku pojechał do Paryża na taki wielki kongres filozoficzny, tam poszedł na wykład Peano, to nawet nie był wykład, to była jakaś dyskusja. I uderzyło go to, że jak powstaje jakiś spór z innymi filozofami, to Peano zawsze ma rację. I zaczął zastanawiać się, jak to się dzieje, że ten Peano zawsze ma rację, a jego przeciwnicy zawsze przegrywają te spory. Zaczął czytać różne teksty Peano i doszedł do wniosku, że dzieje się to właśnie dlatego, bo Peano dysponuje tajemniczym językiem logiki, na który sobie szybko wszystko przetłumaczy i lepiej to wszystko widzi niż jego rozmówcy. Więc zrozumiał, jaka jest moc, proszę Państwa, logiki. Ale w każdym razie pomysł, który tutaj Państwu prezentuję, który w tym wypadku dotyczy pewnego lokalnego problemu, tak naprawdę według Russella może być stosowany globalnie do wielu innych problemów filozoficznych. Według Russella wiele dylematów, które towarzyszą nam od starożytności, bierze się stąd, że jesteśmy trochę jak ludzie dzicy, którzy nie rozumieją mowy, którą się posługują, mówił Russell. Nie rozumiemy tego języka, którym operujemy na co dzień. Żeby zobaczyć, co tak naprawdę mówimy, żeby zobaczyć, co myśli ktoś inny, żeby zobaczyć, jakie są warunki prawdziwości naszych wypowiedzi, powinniśmy dokonywać tego typu parafraz. Dopiero one tak ukazują nam strukturę tego, co mówimy i dopiero one pozwalają nam rozbroić pewne tradycyjne problemy filozoficzne. Jak zastosujemy metodę Russella, okazuje się, że dość dużo różnych problemów, nad którymi filozofowie, ja przepraszam, że tak mówię, jesteśmy na Wydziale Filozofii, nie powinienem robić takiej antyreklamy, ale tutaj się okazało, że bardzo dużo takich klasycznych filozoficznych problemów to są zwykłe pomyłki językowe. Brały się stąd, że wpadliśmy w sidła, które na nas zastawił nasz własny język, że nie do końca rozumieliśmy, jak on pracuje. Jeżeli dobrze zrozumiemy te mechanizmy, problemy się rozpłyną, tak jak zagadka niebytu. Tak? Ona jest tutaj, ale gdy zejdziemy głębiej, po prostu nie ma, bo w podmiocie nie ma żadnego wyrażenia, które powinno się do czegoś odnosić, by nasze zdanie było prawdziwe. Tutaj mamy tylko kwantyfikatory, predykaty zmienne. Problem znika. Więc według Quine'a to jest bardzo dobry, taki paradygmatyczny przykład radzenia sobie z filozoficznymi problemami, w tym wypadku z zagadką niebytu. I drugie rozwiązanie, na które się Quine powołuje, to jest rozwiązanie z kolei wzięte od innego bardzo, bardzo wybitnego filozofa, od Gottloba Frege'ego. Frege, proszę Państwa, zauważył, że czym innym jest znaczenie, a czym innym jest odniesienie przedmiotowe. I że wyrażenia mogą coś znaczyć,
chociaż do niczego się nie odnoszą. Pytania, umówmy się, że będą później, dobrze? Jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał zapytać, to zrobimy sobie dyskusję po wykładzie. No i jest taki słynny, często powtarzany w literaturze filozoficznej przykład Frege'ego, który to ilustruje. Tak zwane zdanie o identyczności. Gwiazda poranna to gwiazda wieczorna. Tak, te dwa wyrażenia, gwiazda poranna i gwiazda wieczorna, odnoszą się do tego samego obiektu. Ktoś wie do czego? Tak, do planety Wenus oczywiście. Więc to jest planeta Wenus. Natomiast ich znaczenie jest różne. Co innego mieliśmy, zwłaszcza kiedyś, jak jeszcze nie wiedzieliśmy, że to jest Wenus, na myśli, gdy mówiliśmy gwiazda poranna, to było ciało niebieskie, które znajduje się na określonym miejscu na niebie o określonej porze. Co innego mieliśmy na myśli, mówiąc gwiazda wieczorna. Więc mamy dwa wyrażenia, które mają różne znaczenia i odnoszą się do tego samego przedmiotu. Skoro tak, to nie możemy utożsamiać znaczenia z odniesieniem przedmiotowym, jak to robiły Ksiński i Grekowski. Bo gdybyśmy to utożsamili, taka sytuacja byłaby niemożliwa. Wtedy tożsamość odniesienia by pociągała tożsamość znaczenia. Więc ten pomysł Frege'ego też pozwala uporać się z zagadką niebytu. Więc w ten sposób Quine pokazał nam, że nie musi, że mogą Państwo mówić o Pegazach, nie przyjmując, że Pegazy istnieją. Mogą Państwo mówić o mięsożernych krowach, nie zakładając, że gdzieś w świecie musimy przyjąć istniejącą chociaż jedną mięsożerną krowę. Że w gruncie rzeczy formułowanie tego typu negatywnych zdań egzystencjalnych nie pociąga za sobą tak poważnych konsekwencji ontologicznych, jak się filozofom od starożytności wydawało. A co z innymi wyrażeniami? Bo do tej pory, proszę zwrócić uwagę, mówiliśmy tylko o nazwach. A co z innymi wyrażeniami? Co na przykład z wyrażeniami odnoszącymi się do własności, do relacji, do liczb, do zbiorów? Co z predykatami? Tak? Czy tutaj jest podobnie? Wielu filozofów, analogicznie jak w przypadku naszej zagadki niebytu, twierdziło, że jeżeli ktoś posługuje się jakimś predykatem, na przykład jest czerwony, mówi o pewnych domach, że są czerwone, o zachodach słońca, że są czerwone, o kwiatach, że są czerwone, to musi przyjąć, że istnieje pewien abstrakt, czerwień. To jest platonizm. Tak być może część z Państwa spotkała się z tym stanowiskiem. Taki klasyczny platonizm właśnie do tego się sprowadza. Jeżeli o wielu jednostkowych bytach orzekam, że są czerwone, to w gruncie rzeczy pociąga to za sobą pewne zobowiązanie ontologiczne. Muszę przyjąć, że istnieje coś, co tym bytom jest wspólne. Tak, no Platon będzie mówił Ida, my tutaj powiemy pewna własność, w której te pojedyncze, jednostkowe obiekty jakoś partycypują. Natomiast Quine tutaj, podobnie jak w wypadku nas, mówi, że tak wcale nie musi być. Posługiwanie się jakimś predykatem nie niesie za sobą konieczności umieszczenia w ontologii jakiegoś abstraktu, do którego ten predykat będzie się odnosił. Możemy mówić o czerwonych domach, czerwonych zachodach słońca czy czerwonych kwiatach, wcale nie przyjmując, że poza jednostkowymi domami, zachodami słońca czy kwiatami istnieje taki obiekt ogólny jak czerwień, w którym to wszystko uczestniczy. Podobnie jak możemy mówić o domach, nie przyjmując, że poza pojedynczymi domami istnieje jeszcze jakaś domowość. Tak? Coś, co jest wspólne tym wszystkim obiektom i ze względu na co je wszystkie nazywamy domami. To wcale tak nie działa. Tutaj też możemy, proszę Państwa, no, spokojnie używać pewnych wyrażeń na tym poziomie gramatycznym, jak jesteśmy, nie biorąc na siebie zbyt tak poważnych zobowiązań ontologicznych, jak się często filozofom właśnie od starożytności wydawało. Ten cały wywód, który tutaj Państwu przedstawiłem, tak naprawdę miał doprowadził Quine'a do sformułowania jego takiej głównej myśli, takiego sposobu, można powiedzieć, który pozwoli nam identyfikować zobowiązania ontologiczne danej osoby. Bo my tutaj widzieliśmy, prawda, jak ten problem jest złożony, widzieliśmy, jak to robiono kiedyś, różne pomyłki, Ksiński, Grekowski w tym względzie. Natomiast Quine powiedział, że jest pewna metoda, bo możemy w bardzo prosty sposób rozstrzygnąć, czy ktoś, używając języka,
jest zobowiązany umieścić w swojej ontologii taki bądź inny przedmiot. Tę swoją myśl wyraził w taki dość techniczny sposób, mówiąc, istnieć to być wartością zmiennej, ale to niewiele większości z Państwa powie, więc jeżeli chcemy tę myśl tak w bardziej przystępny sposób przedstawić, to wystarczy powiedzieć, że według Quine'a istnieje to, co jest niezbędne do tego, by akceptowane przez nas zdania były prawdziwe. Czyli jeżeli ja wypowiadam jakieś zdanie i uważam, że to zdanie jest prawdziwe, to znaczy, że w swojej ontologii umieszczam obiekty, które są warunkami prawdziwości dla tego zdania, tak zwane uprawdziwiacze. Jeżeli mówię, weźmy jakiś przykład, jeżeli mówię, niektóre psy są białe, to tak naprawdę, proszę Państwa, do czego się zobowiązuję? Jakie konsekwencje ontologiczne pociąga za sobą sformułowanie zdania, że niektóre psy są białe? Ano takie, że musimy przyjąć, że istnieje przynajmniej jeden konkretny biały pies, nic więcej. Nie jest tak, jak sądzili niektórzy filozofowie, tak, że jak mówię, niektóre psy są białe, to muszę przyjąć, że istnieje jakiś powszechnik biel. Nie. Warunkiem prawdziwości zdania, niektóre psy są białe, jest istnienie jednego konkretnego białego psa, konkretnego fizycznego obiektu. I żadne rozbudowywanie ontologii o abstrakty nie jest nam tutaj do niczego potrzebne. Więc jeżeli z kimś rozmawiamy i zastanawiamy się, jaką ontologię ma nasz rozmówca, co jest w jego świecie, jakie przedmioty w świecie naszego rozmówcy istnieją, to zastanówmy się, co jest niezbędne do tego, by wypowiedzi tej osoby były prawdziwe. Poszukajmy uprawdziwiaczy i te uprawdziwiacze wskażą nam, w jakim świecie żyje nasz rozmówca, tak? Jaką ontologię przyjmuje. No, to jest zasada, która potem zrobiła, można powiedzieć tak dość potocznie, wielką furorę w filozofii analitycznej, była na różne sposoby analizowana, ale jak niewiele idei formułowanych w filozofii zyskała dość szeroką akceptację. Rzeczywiście ten sposób, który pokazał nam Quine, pozwala nam łatwo zidentyfikować zobowiązania ontologiczne, które na siebie bierzemy, które bierze na siebie ktoś inny i jednocześnie nie zmusza nas do rozbudowywania naszej ontologii w taki sposób, jaki widzieliśmy tutaj na przykładzie zagadki niebytu. Na koniec warto jeszcze wspomnieć o jednej kwestii. My tutaj tak naprawdę zastanawialiśmy się przede wszystkim, w jaki sposób identyfikować zobowiązania ontologiczne, ale nie powiedzieliśmy sobie nic na temat w sumie dużo ciekawszy. Ale jaką ontologię przyjąć? Jakie zdania akceptować? Tak? Jakie byty umieścić wśród tych uprawdziwiaczy naszych twierdzeń. I tutaj, proszę Państwa, Quine miał bardzo jasne, bardzo ciekawe stanowisko. Quine, proszę Państwa, uważał, że dokonując wyborów ontologicznych, zastanawiając się nad tym, co istnieje, zastanawiając się, czy przyjąć taką czy inną ontologię, w gruncie rzeczy postępujemy podobnie, jak postępuje naukowiec, wybierając między konkurencyjnymi teoriami naukowymi. W danym momencie mamy do dyspozycji kilka możliwości, i po prostu wybieramy tę możliwość, która jest najprostsza, która najlepiej realizuje nasze cele. Kierujemy się wyłącznie pragmatycznymi względami. To w pierwszej chwili może, proszę Państwa, nie wydaje się jakieś wielkie odkrycie, ale w gruncie rzeczy ta myśl ma bardzo poważne konsekwencje. W filozofii się często wydawało, że spory ontologiczne mają charakter teoretyczny. Także ja mogę usiąść z kimś przy stole i możemy wymieniać się argumentami na temat tego, czy istnieje świat fizyczny, czy świat fizyczny nie istnieje. Albo na temat tego, czy liczby są abstraktami, czy nie są abstraktami. Tak, w matematyce, o czym też pisze Quine, można spotkać takie trzy stanowiska. Z jednej strony mamy logicystów, którzy uważają, że matematyka jest o świecie abstraktów. Z drugiej strony mamy intuicjonistów, którzy uważają, że matematyka dotyczy obiektów, które konstruujemy w swoim umyśle. I wreszcie mamy formalistów, którzy uważają, że matematyka to jest syntaktyczna gra symboli, tak jak szachy. Że w gruncie rzeczy symbolice matematyczne nie odpowiadają żadne obiekty. Więc mamy, widzą Państwo, trzy stanowiska ontologiczne. Tak? Mamy kogoś, kto twierdzi, matematyka ma dziedzinę, tą dziedziną są byty abstrakcyjne, bezczasowe, znajdujące się poza naszym umysłem, do których mamy dostęp za pomocą na przykład intuicji. Mamy takie stanowisko właśnie jak intuicjonizm, które mówi, że matematyk konstruuje tą dziedzinę, którą się zajmuje. I mamy
nominalistę czy formalistę, który uważa, uprawiając matematykę tak, jakbyśmy grali w szachy. Po prostu manipulujemy symbolami, za tymi symbolami nic nie ma, one nie są o czymś, matematyka nie ma dziedziny. Jak wybrać? I tradycyjnie, proszę Państwa, sądzono, że tutaj ważą argumenty, że my możemy sobie usiąść przy stole, prawda, i debatować, która z tych ontologii jest lepsza, formułować jakieś wyrafinowane strategie argumentacyjne. Natomiast Quine powie nie. Mamy trzy możliwości i wybierzmy tę możliwość, która lepiej będzie realizowała nasze aktualne potrzeby. Kierujmy się względami pragmatycznymi, a nie jakąś argumentacją stricte filozoficzną. Podobnie, proszę Państwa, jeżeli chodzi o naturę przedmiotów. Z jednej strony mamy tak zwanych fizykalistów, którzy uważają, że przedmioty fizyczne istnieją, niezależnie od tego, czy my je postrzegamy, czy nie. A z drugiej strony mamy fenomenalistów, którzy powiedzą, że przedmioty fizyczne są tylko konstruktami z danych zmysłowych. Jak wybrać? Czy chcemy być fizykalistą, czy chcemy być fenomenalistą? Tutaj Quine powie znowu, no nie ma żadnej filozoficznej argumentacji, która powie mi, że ten stół będzie istniał nawet wtedy, gdy wyjdę z tego pomieszczenia. Czyli nie ma żadnej ostatecznej, konkluzywnej, filozoficznej argumentacji, która przesądzi w tym sporze na korzyść fizykalistów albo fenomenalistów, wszystko jedno. Nie, Quine powie, mamy dwie możliwości i wybieramy możliwość, która najlepiej nam pasuje, najprostszą. A prościej jest przyjąć, chyba Państwo się zgodzą, że jednak świat fizyczny nie znika, gdy przestajemy na niego patrzeć. Prościej jest przyjąć, że jak wszyscy opuścimy tę salę, to te przedmioty, które nas teraz otaczają, będą dalej znajdowały się na swoim miejscu. Obraz świata, który proponuje nam fizykalizm, jest prostszy niż obraz świata, który proponował na przykład biskup Berkeley i dlatego przyjmujemy fizykalizm. No to ma bardzo ciekawe konsekwencje. On uważa, że wybór fizykalizmu, bo on wybrał fizykalizm, mówi jako laicki naturalista przyjmuje istnienie przedmiotów fizycznych. No ale to jest taki sam wybór, jak wybór, który dokonuje ktoś, kto decyduje się na przyjęcie, że istnieją bogowie Homera. Tak, ktoś sobie zdecydował, że istnieją bogowie Homera, bo to jakoś upraszcza jego obraz świata albo do czegoś mu służy. Wykonuje jakąś robotę w jego życiu. Ktoś inny przyjmuje, że istnieją przedmioty fizyczne. Więc ostateczne, i to niech będzie już puentą, ostateczne wybory ontologiczne, których dokonujemy, mają podłoże pragmatyczne, a nie podłoże teoretyczne. Nie ma żadnej filozoficznej argumentacji, która rozstrzygnie, czy przedmioty fizyczne istnieją, czy nie istnieją. Czy istnieją bogowie Homera, czy bogów Homera nie ma. Nie, to jest kwestia wyboru, to jest kwestia doboru odpowiednich narzędzi, które jakoś będziemy następnie wykorzystywali w swoim życiu. Więc bardzo Państwu dziękuję.